czym kiedy reżim się wykruszył i wszystko można było. Ale potem wydarzył się grudzień i mniej więcej w lutym 82 zadzwoniono do mnie z polskich nagrań, że panie Bukała, chętnie wydamy tę płytę, ale pod warunkiem, że 3 piosenki zostaną wymienione. I tak spadł Elementarz, tak spadł Lidz z wojska i taki żarcik muzyczny, który wymyśliliśmy ad hoc w studio, to się nazywało Dżungla, czyli z optymizmem do końca. I spadły te płyty z etykiety, znaczy te piosenki z etykiety i w zamian za to tam wskoczyło C'est la vie, tramwaj numer coś tam, chyba coś tam, 3 piosenki wskoczyły w zamian. Natomiast gdy zadzwoniła ta pani z polskich nagrań, to powiedziałem, że owszem, zgadzam się, ale pod warunkiem, że jako suplement zostaną dołączone te 3 wykasowane piosenki i one na tej płycie zielonej wydanej w wersji CD znalazły się. Ja bym bardzo prosił, o pani dobrze, bo tutaj pozostałe miejsca będą zajęte dla moich wnuków. Pozostałe. Pani jeszcze się mieści. I bardzo mi miło, że pani przyszła. Także to taka ciekawostka a propos etykiety zastępczej w wersji CD. O, jest. Są moi najwierniejsi fani. Cześć, siadajcie. Pilnowałem miejsc. Ja też. No dobrze, to myślę, że pomalutku wystartujemy.